Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze. Formy pomocy dla osób bezrobotnych i pracodawców, rodzaje i możliwości instrumentów pomocy. Na przestrzeni ostatnich lat polska gospodarka stała się jedną z najbardziej dynamicznych w Europie. Wokół nas wciąż pojawiają się nowe technologie, a wraz z nimi nowe możliwości, ale i nowe oczekiwania. Nieustanne zmiany mają wpływ na realia polskiego rynku pracy. Osoby, które poszukują na nim swojego miejsca, muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Co zrobić, gdy akurat nas to spotka? Co zrobić, kiedy stracisz pracę? Przeglądasz setki ofert, ale żadna z nich nie jest dla Ciebie? Czy pozostał Ci już tylko wyjazd za granicę? Czy to może początek czegoś nowego? W takiej sytuacji nie należy się załamywać. Wystarczy zabrać wszystkie swoje niezbędne dokumenty do rejestracji i przyjść do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Urząd Pracy pomaga wszystkim osobom bezrobotnym, natomiast formy wsparcia uzależnione są od indywidualnych potrzeb osoby zarejestrowanej. Są uzależnione od tego, w jakim wieku jest osoba bezrobotna, jakie posiada kwalifikacje zawodowe, czy są one dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także jest ta forma wsparcia uzależniona od posiadanego doświadczenia zawodowego. Na początku musimy się zarejestrować. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy, dokonującemu rejestracji, komplet dokumentów. Są to przede wszystkim dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, odpowiednio świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada. Oraz, jeśli to konieczne, inne dokumenty potwierdzające status lub sytuację osoby bezrobotnej. W Zielonogórskim Urzędzie Pracy rejestracja możliwa jest również przez internet. Na podstawie tych dokumentów następuje rejestracja osoby bezrobotnej. Dzień dobry. Poproszę od pana dowód. Osoba zgłaszająca się do rejestracji przedkłada dowód osobisty i wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia statusu osoby bezrobotnej. Są to m.in. świadectwa pracy oraz świadectwa ukończonych szkół, dyplomów, ukończonych szkoleń, czyli wszystkie dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Po weryfikacji przedłożonych dokumentów następuje ustalenie statusu osoby bezrobotnej, bądź też przyznanie prawa do zasiłku, o ile osoba udokumentowała nam wymagany staż pracy. W dniu rejestracji osoba bezrobotna otrzymuje decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej bądź przyznaniu prawa do zasiłku oraz otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zarejestrowaniu się następuje wyznaczenie kolejnego terminu wizyty w urzędzie, tym razem u doradcy klienta. Pierwszym zadaniem doradcy klienta jest ustalenie profilu dla osoby bezrobotnej. Profilowanie ma na celu zindywidualizowanie pomocy dla osoby bezrobotnej, a więc ustalenie takich form pomocy, które są najbardziej odpowiednie z uwagi na aktualną sytuację i potrzeby osoby bezrobotnej. Dzień dobry. Trzeba przygotować swój dokument tożsamości. Wyróżniamy trzy profile pomocy osobie bezrobotnej. Dla każdego z nich przypisane są różne instrumenty pomocy. Profil pierwszy. Profil oparty na aktywności, kierowany do osób silnie zmotywowanych i dobrze radzących sobie na rynku pracy. Do nich kierowane jest pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach pośrednictwo pracy i inne formy pomocy.
Profil drugi to osoby potrzebujące większego zakresu wsparcia, ukierunkowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Przysługują im wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy pomocy przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem programu aktywizacja i integracja. Profil trzeci. Profil eliminujący oddalenie od rynku pracy to m.in. program aktywizacja i integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez Urząd Pracy, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub inne formy pomocy. Profil pomocy ustalany dla osoby bezrobotnej jest ustalany na podstawie 24 pytań. Część z tych pytań generowana jest z systemu, zbierane są dane w dniu rejestracji. Następne 16 pytań osoba bezrobotna odpowiada już u doradcy klienta. Badają one odchylenie i oddalenie od rynku pracy i na podstawie tych pytań tworzony jest profil pomocy dla osoby. Następnym krokiem doradcy klienta jest przygotowanie wspólnie z osobą bezrobotną indywidualnego planu działania. Urząd Pracy ma wiele instrumentów pomocy. Są to m.in. możliwość skorzystania ze stażu, możliwość otrzymania dotacji, szeroki wachlarz ofert pracy, organizacja szkoleń oraz wiele innych. Osoby poszukujące pracy stają przed wieloma wyzwaniami. Mają jednak do dyspozycji wiele możliwości wsparcia. Staże, szkolenia, kursy czy dotacje to tylko niektóre z form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy. Skorzystanie z nich może ułatwić wejście na rynek pracy, ale również pomóc w realizacji marzeń i planów.